kiedy jesteśmy tutaj w Pińczu, bardzo często spotykają się przeprowadzki zapaśniczy, czyli wtedy, kiedy wyprowadzamy rękę i zachodzimy na plecy, tak? Z tej pozycji tutaj musimy też umieć uciekać. No najczęściej właśnie jak jest w nodzie walka, to lądujemy w tym uchwycie, panie. No i tak, popatrzcie, jeżeli ona mnie złapie wysoko, gdzie mnie trzymała mocno, ciśnie mocno, ja będę chciał się do niej obracać, to ja pójdę z nią, tak? Obracając się z nią, ona idzie, tak, cały czas za mną. Ciężko mi się odwrócić. No pierwsza rzecz, którą muszę zrobić, to uwolnić moją klatkę, czyli łapię za jego jej uchwyt i spycham ręce do jak najniżej, żeby było. Jeśli się odwrócę, właśnie to już teraz tu jestem w stanie pracować, w brzuchu nie ma takiej kontroli, jak kontroluje mi klatkę, tak? Spycham. Co robię dalej? Czyli obniżam pozycję, troszeczkę nogami obniżam, żeby jej było ciężej nie wrócić. Teraz moja noga wchodzi do środka i skręcę moją ręką, wchodzę pod jej nogę, hop, tak? Staram się wyłapać nogę w ten sposób. Zwróćcie uwagę teraz na moją prawą nogę i moją prawą rękę. Zrobię dynamiczny zamach w tą stronę, żeby zerwać jej uchwyt. Hop, tak? Jestem tu, uchwyt jest zerwany. Ważne, barki podniesione, głowa lekko do góry skierowana. Nie robię czegoś takiego, bo mi pójdzie po gilutynę, tak? Tu się przyklejam, ciasto pójdę na gilutynę. Tutaj nie ma jak wejść, tutaj. Przekładam ręce. Ręka tu, ręka tu. I na płacie głowa K. Ręce ciągną po stronę, tak? Tu. I tak A wyciągam i moje kolano idzie do zewnątrz, tu. Tak? To. Obalę. I stąd oczywiście trzymam pozycję cały czas. Moje kolano wchodzi, kontroluję jej biodra. Nogami po drugim weszła. I stąd teraz przechodzę dalej do pozycji bocznej, do kontroli, do siadu i tak dalej, tak? Jeszcze raz przeszła tą przeprowadzką. Złapała mnie. Pierwsze co? Ręce na dół, obniżam pozycję. Teraz moja noga do środka wchodzi i ręka to samo. Tu, hop, hop, tak? Taki ruch. Hop, hop. Jeżeli przeciwnik jest wyższy ode mnie, i da mi głowę, jest to przybierz do mnie do głową, do mnie tutaj głowę, chłopaka, tak? Gdzieś tam gdzieś wyklejać, to ja się tutaj głową, ale zniska, tutaj nie ma problemu. Ale jak był większy ode mnie, gdyby tutaj gdzieś tak ściskał, proszę. Działkę tu, tak? Głowę. To w momencie, kiedy będzie się tak, skręcała, to może o właśnie, głową zaopracować, żeby tą głowę też odsunąć do tyłu, tak? Zobacz jeszcze raz. Spycham. I teraz tutaj pracę. Noga do środka, ręka do łapy. Teraz ten zamach. Ręka, noga. Hop. Tu, tak? Ręka, zamieniam, tak? Nie, tu uchwyt. Zamieniam, zamieniam. I teraz głowa K. Rękę tutaj ciągnąć, tak? I przyklejkam na tę głowę, bo to nie ma być dźwignięcie i z góry, tak? Oczywiście, jak jest mi lżejszy, ja mogę zrobić. Ale jak trafię na dzika 130 kg, który jest będzie 20 cięższy, nie wyniosę, tak? Nie pójdę, tak? Ale mam tu uchwyt zapany, jestem tu. Jak dobrze tu zapracuję, to tutaj go na pewno obalę tego dzika. Hop. W ten sposób. Tu mam bardzo fajną kontrolę. I dalej, jeżeli pójdę dalej, to nam będzie kolano pod ruch wkładać. Będzie mi tutaj próbowała wchodzić. Dlatego jak obaliłem, jestem tu, to pierwsza kolejność, ta noga wyklucza jej kolano. Teraz wjeźdź mi pod ruch, to już mi nie wie. Tu teraz usuwam się i wchodzę do kontroli. Jeszcze raz. Hop. Na dół. No dobra. Obra, hop. Łapie, przykle, noga, kontroluje, ulica boczna. Jedna troszkę, zróbcie może dwie pary obok siebie.